Witam wszystkich serdecznie w imieniu Preorder.pl. Jest z nami ten typ Mes. Witam Cię, Piotrek. Witam. Słuchaj, powiem Ci, wyjątkowo dobrze dzisiaj wyglądasz. Rozumiem, dres został w praniu, czy coś się z nim stało? Dres jest zamienny po prostu. Dres będzie na wieczór. Dres jest strojem wieczorowym dzisiaj po prostu. No tak, no zwłaszcza w takim miejscu jak Opole, stolica polskiej piosenki, no to jakieś dobre dresiwo by się zdało przyodziać. Będzie przyodziane na scenę, jest zapakowane w specjalną hermetyczną torbę. Spoko. Na początek bym chciał trochę powspominać. Młody Mes na bicie Reda. To jest taki bardzo stary kawałek, ale można powiedzieć, że kamień milowy w polskim hip-hopie. No i chciałem zapytać, jak to jest z Redem? Czy macie jakiś kontakt, czy wasza współpraca jeszcze kiedyś się uaktywni? Red robi coraz lepsze rzeczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o sinusoidę jego kariery muzycznej. Pokażę sinusoidę jeszcze raz. To myślę, że teraz jest na wysokim poziomie, na ciekawym poziomie muzycznym i no nie wiem, podśpiewuje na przykład, ma jeden fajny podśpiewywany refren. No na pewno oryginalnie do tematu podchodzi. I tak, i wybiera też ciekawe bity robi, także teraz jest bliżej tego niż na przykład, no nie wiem, pewnie z 5 lat temu. Spoko, w takim razie no, ja czekam i podejrzewam, że wy też czekacie. A mówię o tym kawałku, zaczynam od niego, bo Mes Dres powrócił na poprzedniej płycie. No i zastanawiam się, czy to jest ten sam koleżka. Co wtedy? No, poniekąd. To znaczy, wiesz, zawód mam ten sam, więc pewne rzeczy takie, które się wydają podstawowe w życiu, na przykład to, kim jesteś, no nie, z jaką funkcją społeczną się kojarzysz. No to funkcję mam tę samą, co wtedy, tylko przeszedłem na totalne zawodowstwo, wtedy byłem takim wannabe zawodowcem, ale już też blisko, no to teraz mam tę samą funkcję społeczną. Piszę piosenki i sprawiam, że ludzie, mam nadzieję, czują się po nich lepiej albo czują się, że ktoś im ulżył, bo może mają tak samo. Może się uśmiechają, może są weselsi, ale no wiesz, to nie jest tak, że przerzuciłem się na budowę dróg i mostów albo że zapisałem się do wojska jak kanibus. Także to pod tym względem nic się nie zmieniło. No nie? Jestem muzykiem, byłem muzykiem wtedy. Natomiast takie rzeczy osobiste czy, no nie wiem, tryb na przykład zamieszkania, to takie rzeczy się zmieniły. No nie? Wtedy mieszkałem z mamą jeszcze, pewnie do 5-8 miesięcy po tym teledysku mieszkałem jeszcze z mamą. Byłem raperem mieszkającym z mamą. No i co? I to było tak, że po tym teledysku coś się zmieniło, jakby kariera się ruszyła i się mogłeś wyprowadzić? Czy to nie są związane ze sobą rzeczy? Nie, to nie było bezpośrednio związane z tym teledyskiem. Ten teledysk otworzył pewne szlaki koncertowe, ale musiałem wynająć mieszkanie z ziomkiem. To nie jest tak, że po tym teledysku od razu można było, wiesz... mieć posiadłość osobną. No jasne, a jeszcze tak wracając do Reda, kilka razy w wywiadach wspominał, że to jakby on cię odkrył. Jest w tym coś, czy to są przesadne słowa? On mnie odkrył na płycie. Na Alhubie. Tak, na płycie Alhub Reda. Został wprowadzony do obiegu mój pierwszy solowy utwór, taki konkretny, trzyzwrotkowy. No, bardzo konkretny, moim zdaniem. I tak, jak najbardziej też był do niego teledysk, więc może mówić w ten sposób i nie będzie to bzdurą, albo ja nie będę starał się tego prostować, czy jakoś to deprymować na zasadzie, że nie, wszystko zawdzięczam sobie. No, moje skillsy zawdzięczam sobie, ale pewną pomoc promocyjną wówczas zawdzięczam T1 Teraz, Nunowi, PZ-owi, bardzo też zespołowi Stare Miasto. No i oczywiście Redowi, który akurat postawił taką kropkę nad i mojej podziemnej akcji i wprowadził mnie do mainstreamu. Czyli super zrobił. No. Bardzo dobrze. Idąc tym tokiem, to jaka będzie następna płyta typa, bo wydaje mi się, że skoro powrócił dresiarz, to może teraz powróci stylówka ta z okładki Alkopoligami, gdzie byłeś taki elegancki i już na co dzień chyba nie jesteś dzisiaj taki elegancik. Słuchaj, no zależy od okazji, no nie, tak naprawdę. Kończy się zima i mam wrażenie, że zimą wszyscy muszą być trochę brzydcy, bo ubrania nie spełniają funkcji takiej, że nie wiem, no, kobiety pokazują nogi, piersi, szyję, tylko spełniają taką swoją pierwotną jaskiniową funkcję, czyli jest zima w Polsce, ludzie starają się chronić przed zimą. Trzeba grzać. Tak, zimą wypierdalać, trzeba grzać i ja też mam tak, że zimą to nie za bardzo staram się być eleganckim mężczyzną, tylko no, ale jestem takim okutanym jaskiniowcem po prostu. A teraz będzie wiosna, mam nadzieję, że wjadą jakieś koszule Alkopoligami elegancko na moją szczupaczą klatkę, mokasyny na stopy i powrócimy do elegancji letniej. Aż tak grubo lecicie? Mokasyny są w planach? Nie no, mokasyny będę sobie musiał jakieś skołować. Jakiś outlet macie w Opolu, macie TK Maxa. Nie, mamy, no, mamy. W razie pewnie. Ogólnie, wiesz, rok się dzieli na takie, moim zdaniem, dwie części, że jest czas, wiesz, okutywania się i czas tego, że ludzie starają się wyglądać atrakcyjnie, wychodzą na ulicę i tańczą ten godowy taniec. Kobiety robią się piękniejsze, mężczyźni na szczęście w Polsce nie robią się jeszcze piękni, no ale przynajmniej starają się nie być odstraszający. O. Ja słyszałem, że się robią piękni. To znaczy już się robili, później to przestało być fajne, później wrócili do bycia drwalem, a teraz czytałem ostatnio artykuł w internecie, że w cenie jest bycie mężczyzną normalnym i ponoć jest to całkiem takie nietypowe i kobiety szukają ze świecą. No, znam parę kobiet, które wybrały mężczyznę z brodą. Znam parę takich, które wybierają bardzo przestylizowanych. Mało znam takich, które mówią, gdzie jest ten najgorzej ubrany gość w ekipie. Gdzie jest ten łysy typ? Nie, żartuję, tak naprawdę to są wszystko, wiesz, przechodnie, przelotne mody i w ogóle, kurde, no facet powinien wyglądać tak, żeby eksponować swoje zalety, żeby było widać, że jest schludny, elegancki, że jest, wiesz, że też potrafi odnaleźć się w takiej sytuacji trochę, nie wiem czy galowej, no, ale kurde, no. Jeżeli wymagam od kobiety, żeby zakładała sukienkę i wyglądała w niej super, a nie żeby pożyczała ciuch od młodszego brata i zakładała jakąś jego czapkę z rapowym zespołem tył naprzód, tylko proszę, żeby raz przynajmniej na jakiś czas zakładała sukienkę, no to tym samym może ona ode mnie wymagać, żebym ja wskoczył w marynarkę i nie wyglądał w wieku 32 lat na 15, no nie. No tak, no wszystko w granicach. Mam nadzieję, że mi odpuszcza zimą, no bo teraz jest zima i wyglądam na 15 lat. No zima się nie liczy, no to już ustaliliśmy. Tak, zimą się nie liczy. Wracając jeszcze do tej okładki Alkopoligami i do tego typa eleganta, to w tamtych czasach zdarzało mi się słyszeć sporo takich no niepochlebnych, a nawet i złośliwych uwag, że chcesz się upodobnić do Bukowskiego, że tam go naśladujesz i tak dalej. Dużo po internecie takich opinii było. Choć ja osobiście no, was obydwu inaczej postrzegałem. No i takie pytanie, co było powodem tego, że jakby odbiłeś od tego wizerunku? Co, nie chciałeś być na starość Trzymą Barową zostać? Czy... Nie, no... Charles Bukowski to nie jest tak, że on jakoś specjalnie miał wczuwę na marynarki i mokasyny. Po prostu... Chyba chodził w koszulach, dlatego że wtedy wszyscy mężczyźni chodzili w koszulach, a nie w t-shirtach i bluzach z kapturem, nie przymierzając, bo takie były czasy, no nie? Ja myślę, że Bukowski nie chodził w t-shirtach po prostu, bo wtedy Alko jeszcze nie robiło t-shirtów. Tak jest, to jest podstawowy powód. Wytłumaczę ci to możliwie prosto. Wówczas raperów, którzy nie byli ubrani z klucza, bluza z kapturem i ten cały sznyt i jestem murzynem. Takich raperów było, nie wiem, 0,3 w Polsce. W związku z czym ja czułem dużą potrzebę odróżniania się, ponieważ nie po to zostałem raperem, żeby starać się do wszystkich upodabniać, tylko żeby wyjść i powiedzieć, słuchajcie, ja tu mam taki swój pomysł, nie musi się wam spodobać, ale jest mój, autorski i wypierdalać z tą jebaną kalkomanią, że wszyscy wyglądają tak samo, rapują tak samo, mają takie same bity. No po prostu nie. Mnie to przede wszystkim jako słuchacza irytowało, że nie ma jakichś takich, wiesz, wyrazistych różnic, że ten wygląda tak, ale już ten wygląda kompletnie inaczej. Ta wokalistka wygląda tak, czy ta raperka wygląda tak, ale ta już totalnie nie. Mnie interesują różnice w sztuce. Jak ktoś wychodzi na scenę, no to chce zobaczyć gościa, który się odróżni od tych 40 innych, którzy przed chwilą też byli na tej scenie, no nie? W końcu to jest, na tym to polega bycie muzykiem między innymi. Także wtedy się chciałem odróżnić, bo mi na tym zależało. I już to wyjaśniłem jedno zdanie temu. A potem się chciałem odróżnić od samego siebie, na zasadzie, że już, wiesz, śmigałem sobie trochę na elegancko, to chciałem trochę sobie pośmigać na sportowo. Co mi teraz strzeli do głowy? Nie wiem, zobaczymy. Może znowu, wiesz, marynareczki czy coś. Może wjadę w ogóle w golfie. Myślę, że raper w golfie to byłby fatalny widok. Tak, w takim sweterku z rąbem, tak, to by dopiero był elegant. Kij do golfa. Te rzeczy. Zapuszczę podbródek ala 25, podjadę z golfem i będzie... Sztos. Będzie antysztos, ale też nikt tak nie wygląda. Także zobaczymy, zobaczymy. Uważam, że wizerunkiem trzeba się bawić, bo nie po to wychodzisz na scenę, nie po to mówisz ludziom, hej, zwróćcie na mnie uwagę, kupcie moją płytę, żeby być jednocześnie tym najcichszym gościem w pokoju, który, wiesz, nie chce żadnego zwracania na siebie uwagi. No to jest jakiś konflikt tragiczny. Jak jednocześnie chcesz być raperem, a jednocześnie chcesz pozostać dokładnie w tle, no to kurwa, masz rozwoje jaźni, moim zdaniem. Albo się nie nadajesz do tego zawodu. No ale są tacy raperzy, którzy chcą być raperami, na płytach jakby pokazują siebie, swoje poglądy, swoje emocje. No ale w działaniach marketingowych pozostają cały czas w cieniu, w undergroundzie i jakby to jest dla nich jedyna słuszna droga. I to chyba też nie jest złe podejście. A mówię o tym, bo na przykład wczoraj w Opolu był koncert zespołu Problem i wydaje mi się, że to jest taki zespół, który jakby zostaje głęboko w undergroundzie, mimo tego, że jakby zdobywa popularność coraz szerszą. A oni mają bardzo nowatorskie pomysły na promocję, także to też nie jest tak, że zespołów promowanych tak jak Problem mamy dużo, że właściwie nie wiadomo jak wygląda... No tak, jest to w pewnym sensie fenomen w tym momencie. A, więc jest to coś, wiesz, bardzo wyróżniającego się, no nie? Dobra, a wracając jeszcze na chwilę do tego Bukowskiego. Kurde, no wiesz, rozkmina z tym undergroundem i tak dalej, no jest to wszystko rozkmina tak naprawdę skuteczna na pierwsze 5 lat kariery, czy pierwsze 5 lat bycia muzykiem i zastanawiasz się, czy myślisz długofalowo i tak dalej, no. Jak ktoś chce pozostać w undergroundzie przez całe życie, to po pierwsze życie będzie krótkie, a po drugie... no nie wiem, może nie traktuję poważnie tego bycia muzykiem, no nie? No, ja tak znalazłem kilka przykładów na takich raperów. Z Polski, no to jeden przychodzi mi do głowy, na przykład jest to Jot z Wrocławia, który jest obecny na scenie bardzo długo, a nie widać go jakoś, nie wiem, czy to wynika z jego chęci, czy z braku siły przebicia, ale na przykład takim świetnym przykładem byłby Masta Ace ze Stanów, który przecież jest znany na cały świat. Bez przesady. Nie? Myślisz, że nie jest? Nie, myślę, że nie jest na cały świat znany. Myślę, że jest gwiazdą w Polsce bardzo, w pewnych kręgach i to też chyba nie do końca. Ja na przykład w ogóle nigdy nie słuchałem Masta Ace'a. No dobra. Znam parę singli i parę spektakularnych zwrotek, ale no to nie jest tak, że... Wiesz co, z Jotem to jest taka sytuacja, że to jest bardzo utalentowany człowiek, który jest... on w ogóle sobie robił bity, no nie? Dobrze kojarzę postać. Tak, to jest ten stary Jot z Wrocławia. On jest jeszcze starszy ode mnie, więc musimy mówić o tej samej postaci i być może ty jako słuchacz życzyłbyś sobie, żeby to właśnie zostało w ten sposób, a ja jako słuchacz życzyłbym sobie, żeby Jot miał zajebiste mega hity, klipy i żeby jak ktoś rozkręca zajebisty melanż, to żeby ktoś mówił, ty wrzućcie ten hit Jota na przykład, no nie? A nie żeby wszyscy, kogo, jak, z którego roku, sprzed 15 lat, sprzed 10 czy coś. Tylko ja bym sobie życzył więcej jego muzyki wszędzie, a nie mniej w szufladzie, czy w jakimś tam określonym, małym, wąskim kręgu. To jest świetny artysta, z tego co pamiętam jego ostatnie rzeczy, które słyszałem, więc no, ja bym go nie chciał gdzieś tam kitrać pod stołem, tylko... Czyli życzymy Jotowi jak największego splendoru, wielu hitów, rozpoznawalności. No nie, nic na siłę, no ale życzmy sobie, żeby muzyka dobra docierała w jak najszersze miejsca, ponieważ muzyka zła, fatalna, chujowa, asłuchalna dociera wszędzie, jest wszędzie. Jest w radiu, jest w taksówce, jest w sklepie, jest, wiesz, ta zła muzyka nie ma problemów z zapełnianiem stadionów, no nie? Chujowi raperzy z jakimś densowym DJ-em, który nawet nie zrobił tego swojego bitu, zapełniają stadiony i ja bym wolał po prostu dobrą muzykę wszędzie, a nie złą. No ale to chyba wynika jakby z potrzeb słuchacza. Wydaje mi się, że większość jest na takim, a nie innym poziomie i dlatego łatwiej im taką muzykę dostarczać niż muzykę no, wytrawną, bym powiedział. Nie, wcale tak nie jest. Inaczej? Nie. No wy jako wytwórnia staracie się skupiać chyba właśnie na tej bardziej potrzebującej publiczności. My jako wytwórnia najchętniej byśmy przejęli radio i telewizję i puszczali Eliota Carvela po prostu wszędzie i zrobili z niego Notoriousa B.I.G., a nie właśnie pół-undergroundowego artystę. Takie myślenie, że ludziom trzeba dawać słabe rzeczy, bo tylko to masy pokochają, jest takie właśnie bardzo nie w stylu tej płyty, na zasadzie, że nie, większość ludzi jest głupia, większość ludzi ma zły gust, większość ludzi nie myślisz tak, lubi złe filmy. Nie, nie. Uważam, że kiedy ludziom puszczałeś w latach 70. Teksty Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, napinał kabaret starszych panów, który był 100 razy lepszy niż kabarety teraz na TVP Rozrywka, miliony ludzi to oglądały w Polsce. Po prostu nie mieli wyjścia. No właśnie, to jest druga strona medalu, nie mieli co oglądać. No dobrze, ale dało im się wrzenić kulturę skłaniającą jednak do rozumienia języka polskiego, do zabawy słowem, do jakiegoś poczucia humoru związanego z ciekawym rymem, jak zawsze jest u Młynarskiego. I co? Dało się. To jest mit, że ludziom trzeba puszczać głupie rzeczy, bo innych... Nie, nie, nie. To jest korporacyjny, radiowy pseudomit. Ja absolutnie tego nie kupuję. Czyli co, sugerujesz, że trzeba z tym walczyć, czy po prostu olewać to i jakby swoje hobby, rozwijać swoje zainteresowania obok tego? Trzeba sprawiać, żeby rzeczy dobre szły jak najszerzej, a żeby rzeczy gówniane ściągać tam, gdzie ich miejsce, na dno, a nie na powierzchnię. Zobacz, ilu ludzi poszło na film o profesorze Relidze. W ogóle postaci totalnie z innego świata, ateiście, który... wiesz, ciężko pracował, reprezentował różne takie, wiesz, był antynarzekacki, był takim gościem, który, wiesz, par do przodu, ratował setki, jak nie tysiące istnień przez tyle lat operowania i ludzie poszli na to do kina. Świetny film. No przyznam się, że nie oglądałem, ale postać jest mi znana. No, no ale wiesz, z drugiej strony, dobra, ludzie poszli na ten film, obejrzeli go, no ale myślisz, że teraz co, młodzi chłopcy w Polsce będą chcieli zostać masowo lekarzami przez tego bohatera? To chyba nie ma takiej aż siły przebicia. No może tak daleko bym nie idealizował, że to ma aż taki wpływ. Natomiast po prostu pewnie, nie wiem, 1,5 czy 2 miliony ludzi obejrzało mądry film o mądrym gościu i wiesz, na zajawie. Nie jest tak, że 1,5 czy 2 miliony ludzi muszą mieć kolejną komedię romantyczną. Można też sprzedać masom coś świetnego. Nie uważam, żeby masy w Polsce były po prostu, żebyśmy musieli właśnie narzekać, że Polacy są głupi, tylko disco polo i komedie romantyczne. A właśnie kurwa, że nie. Należy jak najlepsze rzeczy pchać jak najszerzej i przestać kultywować w sobie jakieś takie narzekactwo i takie czarnowictwo. Nie, absolutnie. Jesteśmy krajem pięknym, który ma morze, góry, wybitne postacie, o których można robić filmy i te filmy są świetne. Słyszeliście, kurwa? Koniec narzekania. No, dla ciebie początek, na przykład film o Zbigniewie Relidze, żebyś zobaczył, o czym teoretyzujemy. Możesz pójść, spoko, obejrzeć polską kinematografię. Bo jest naprawdę spoko film. Z polskich oglądałem ostatnio Siły Specjalne, też mi się bardzo podobał. Miałem takie wrażenie, że no, dawno też nie oglądałem polskiej kinematografii, ale wydaje mi się, że ten film to już jest takie, no już nie jest cebula, tylko jest dobra produkcja filmowa. To zależy, co ocenisz w filmie, no nie? Ja nie byłem na tym filmie. Ja jestem w ogóle, wiesz, wczuty w scenariusz najbardziej. Dla mnie film może być nakręcony iPhone'em do góry nogami, ale jeżeli scenariusz mnie przekonuje, to jaram się historią. Dlatego w sumie jestem takim grupi Marka Koterskiego, bo tam się już na kartce wszystko zgadza. A tam Olga Bołądź śmiga w krótkich włosach, tak? To jest główna wizualna atrakcja tego filmu. Główna wizualna, tak. To jest chyba główna wizualna atrakcja. Aczkolwiek, no nie wiem, nie jest, jej rola nie była dla mnie jakby numerem jeden, co tam zobaczyłem w tym filmie. Już pomijając te filmy, bo nie po to się spotkaliśmy, wróćmy do muzyki. Projekt Albo Inaczej, premiera już, jak teraz rozmawiamy, premiera niebawem. Powiedz, jesteście zadowoleni z efektu? Jesteśmy zachwyceni efektem. Zadowolony to mogę być, wiesz, kurwa, z trawienia porannego. Jesteśmy zachwyceni tym, co wydarzyło się na tej płycie, kompozycjami, głównie Mariusza Obialskiego, ale też Krzysia Kawałki i Michała Tomaszczyka, Oli Trzaski. Tutaj propsuję, bo świat jazzu też wymaga lansu. Mamy wspaniałych jazzmenów, którzy też troszeczkę za bardzo biorą sobie undergroundowy etos do siebie, a za mało cisną na przykład fajne teledyski. My ciśniemy teledyski do jazzu w przypadku Albo Inaczej i okazuje się, że się da. I nawet w radiu to puszczą polskim. Mnie interesuje bardziej sfera tekstowa tego projektu. Dzisiaj oglądałem akurat dokument, jaki puściliście do sieci o powstawaniu tego albumu. I zastanawiam się, jak to było z tymi tekstami, czy artyści jakby sami sobie wybierali te piosenki, czy to było narzucone przez was, czy oni sobie te teksty sami spisywali i sami przerabiali, no bo nie ukrywam, jak puściliście zapowiedź kawałka Oszuści, no to tam są takie gorące wersy, takie dobitne, no czekałem na to i wszystkie te wersy zostały pominięte, więc czuję lekki niedosyt. Rozumiem. No, szatkowaliśmy te wersy, Stasiak szatkował. Rozumiem, że pewna perwersyjna twoja strona chciała usłyszeć coś jeszcze bardziej pikantnego. Byłem ciekawy na przykład, jak to zabrzmi w ustach pani Krystyny. No tak, ale też naszym pomysłem nie było wjebać kogoś na mukę, a poza tym pani Krystyna też chyba tych najostrzejszych wersów nie chciałaby śpiewać, bo nie jest kimś, komu można taką mukę sprezentować na kartce, by się nie zorientowała, bo jest super, jest, wiesz, bystrzakiem większym niż my razem wzięci, także ale pewne rzeczy by nie przeszły, nie dlatego, że my się wstydziliśmy im dać jakieś takie bardzo hardkorowe słowa, tylko dlatego, że ci ludzie by nie chcieli ich śpiewać. Ale pomyśl, internety ile by miały radości wtedy? No, tak, ale... Dobra, zostawmy to. Są pewne priorytety i rzeczy na 8. planie. Mhm. Jako wytwórnia macie już swoją bardzo ugruntowaną pozycję w polskiej rap grze, ale wydaje mi się, że i tak dopiero się rozpędzacie i że jakby wszystko co najlepsze jeszcze przed wami, a mimo to dwoje zawodników takich związanych z wami od bardzo dawna i wydaje się blisko zrezygnowali ze współpracy, są to Wdowa, później Teodor. Jak skomentujesz ich decyzję? No bo oni już jakiś czas temu skomentowali to ze swojej strony. No, ale oni mają swoje zasady, a ja mam swoje i ja w wywiadach nie nakręcam takich sytuacji, bo nie, po prostu. Taką mam zasadę. Zawsze jak czytałem wywiady ze swoimi idolami, ludźmi, którzy mnie inspirowali i tak dalej, jak oni tam za bardzo w tych wywiadach, to ja odczuwałem, że tak, wiesz... Że to niefajne. Że to dziwne. Że może powinni byli to załatwić między sobą, a nie tutaj, wiesz, przez prasę i telewizję. Takie miałem wrażenie, kiedy obserwowałem to w Stanach. I tak też staram się robić. Oczywiście hip-hop jest dużo bardziej nastawiony na kwestie takie bifowe i tak dalej, ale no ja na przykład nie. Dobra, spoko. Cenimy to, nie naciskamy, a jak już poruszyłeś... Możesz próbować, ja nie jestem ze Styropianu, możesz mnie naciskać jeszcze przez 5 minut. Nie, bo poruszyłeś kwestie bifowe, więc tutaj też chciałbym cię o to zapytać. No, można powiedzieć, że jesteś trochę weteranem bifów, masz takie dwa konkretne na swoim koncie. I pytanie, jakby to było dzisiaj, gdyby ktoś, kogo nie lubisz, jakby no zaczepił cię, obraził, to byłby trzeci bif, czy po prostu byś, tak jak wszyscy teraz, skomentował to w internecie i po temacie? Chyba też mi się zdarzało coś komentować w internecie, bo w ogóle lubię literki, ale też myślę, że to niekoniecznie był najlepszy pomysł. Internety szybko się zmieniają. Także powiem ci, że nie, no. Że nie byłoby trzeciego bifu, dlatego że są różne etapy w życiu, no i tyle. Czyli wyrosłeś z tego? Czy po prostu nie potrzebujesz już się szarpać? Czy wyrosłem? Nie, no wyobrażam sobie, że może jest jakiś raper, który ma 32 lata na przykład i zaczyna późno swoją przygodę z mainstreamem, jak nie wiem, 50 Cent czy Eminem, nie przymierzając, czy Charles Gambino też nie jest zbyt młodym koleżką. To być może, wiesz, metryka tu nie ma nic do rzeczy, tylko to, na jakim etapie jest jego przygoda z muzyką i w jakim kierunku on w ogóle widzi siebie za najbliższe 10 lat. Czy wiesz, widzi siebie jako takiego bardzo rapowego gościa, który odpowiada na każdą zaczepkę, bo po prostu właściwie tylko to umie robić, czy gdzieś może horyzontalnie chce być gdzie indziej. Czyli polscy raperzy... To jest pytanie do każdego, kto po prostu myśli długofalowo nad tym, co chce w życiu osiągnąć, gdzie chce być w życiu, czy chce być, wiesz, no... rozwojowy, czy zwojowy, czy progresywny, czy regresywny, czy chce nagrywać cały czas ten sam album, czy może jednak trochę dodawać coś nowego na każdym albumie. To są pytania, a pytanie o beef jest pytaniem o to, co chcesz zrobić ze swoim życiem w przyszłości, ze swoją karierą, jak widzisz siebie, jak słyszysz siebie, jak wyobrażasz sobie siebie, jak wizualizujesz sobie siebie, że masz na przykład 46 lat i co na przykład i odpowiadasz i dalej odpowiadasz na zaczepki jakiegoś, kurwa, 19-latka, wiesz. No, ale wiesz... Czy na przykład widzisz siebie, że masz 46 lat i jesteś na Wyspach Zielonego Przylądka i nagrywasz akustyczną płytę, wiesz, na ukulele i śpiewasz w języku hindu. Nie wiem, czy jest taki język, ale może jest. Jak nie, to wymyślimy. Ale wiesz, planować sobie można, możesz sobie postanowić, że będziesz do tego podchodził spokojnie, no ale nagle słuchasz jakieś płyty i tam jest pojazd na Mesa, no i autentycznie jesteś wkurwiony i wchodzisz do studia i no też może się tak zdarzyć, że po prostu poniosą tak cię emocje, nie zdarzy się tak. Znaczy, mogą mnie ponieść emocje na przykład, kiedy się spotkamy, ale żeby mnie poniosła taka emocja, że słucham jakiejś płyty i ktoś tam się spruwa na mnie i wyobrażasz sobie, że ja wtedy po prostu, wiesz, kreskówkowo tam, wiesz, para z uszu. Po prostu to się mogło wydarzyć kiedyś, to już się nie może wydarzyć dziś. Są pewne rzeczy, które mogą ci się, może ci się wydarzyć pierwszy seks, wiesz, w 16, 18, 19 roku życia, jak ci się wydarzy w 40, to jest trochę dziwne. No, jest czas i miejsce na pewne reakcje emocjonalne w życiu, na które moim zdaniem już później nie ma miejsca. Rozumiem. Wspomniałeś, że bardzo lubisz literki, zresztą chyba wszyscy to wiemy, bo dużo twoich tekstów się pojawia. No, publicystyka to jest jeden z tych sposobów, w który starasz się dotrzeć do swojego odbiorcy. Mam wrażenie takie, że u ciebie się to chyba zaczęło jakoś mimochodem i tak trochę niewinnie, no ale nie można już tutaj powiedzieć, że jesteś tym amatorem. Masz jedną już fizyczną publikację na swoim koncie, no i masę internetowych. No i takie moje pytanie, czy jesteś już, bo pisałeś o sobie, że nie jesteś autorem i pisarzem nie chcesz być. Autorem tekstów jestem, a pisarzem nie. No pisarzem to nie. Czyli czujesz się dalej bardziej czytelnikiem niż twórcą w tym temacie, w tej materii? Mogę powiedzieć po chyba 3 latach pisania, czy nie wiem ilu felietonów zawodowo, że bywam felietonistą i tyle, wiesz. No. Jak ktoś jest niepewny jakiejś tam gałęzi życia swojego, to nie będzie od razu stawiał takiego stempla, że jestem pisarzem, jestem... Wiesz, no tak, bo się można wywrócić, a tutaj poszedłeś sobie asekuracyjnie do tego. No nie, znam swoje miejsce w szeregu. Dobra, a możemy się spodziewać kolejnych książek tego typu Mesa, czy chociażby reedycji nawet tego wydania z tekstami? Nie, reedycji nie, bo powiedzieliśmy ludziom, że to będzie limitowane i to jest limitowane i nie będziemy tutaj zmieniać zdania nagle i świrować. Może wydamy drugi zbiór, albo zobaczymy w ogóle, wiesz, wszystko jest przygodą. Takich rzeczy można, wszystko jest przygodą, kurwa, Coelho, odzieramy. Widzę t-shirta, nie? Alkopoligami, wszystko jest przygodą. Mnóstwo, gotykiem koniecznie, ale no wiesz, takich rzeczy można się po mnie spodziewać. Tego, że jutro będę uczestniczył w bifie z swoim kumplem z Opola, nie. Ale na przykład, jeżeli masz takiego kumpla z Opola, który by tego chciał, a tego, że będziemy szponcili jakieś książki, niestety tak, bo to nie zawsze jest na najwyższym poziomie, ale to będzie też, jeżeli wydamy drugi zbiór, to tak jak w przypadku pierwszego, odszyjemy te najchujowsze i zostawimy te, które się dają czytać. Tak będzie. W takim razie czekam, mam nadzieję, że ludzie też chętnie to sprawdzą. A jak już jesteśmy przy reedycjach, no to jakiś czas temu już była właściwie w sprzedaży reedycja płyty Funk dla Smaku, no i płyta wsiąkła. Co się stało? Reedycja płyty Funk dla Smaku? No słyszałem takie pogłoski, miała się pojawić w sprzedaży i się to jakby no nie stało. Nie, to jakieś pogłoski z lewej strony internetu, gdzie spędzasz za dużo czasu po prostu. Dobra, czyli nie ma reedycji i nie będzie. Nie, nie będzie reedycji Funku dla Smaku, ponieważ nie uważam, żeby ta płyta jakoś doskonale przetrwała próbę czasu. To była taka wprawka przed Spalonymi i Innym Słońcem. Uważam, że ta płyta znacznie lepiej przetrwała próbę czasu. Po drugie, gdybyśmy zrobili taką reedycję płyty Funk dla Smaku i ktoś by mnie przekonał, nie, stary, ty masz zły ogląd własnej twórczości, wypierdalaj, odjebało ci już po prostu. To jest zajebista płyta i... 1000 na 1000 osób tak mówi, no nie? 1000 ciekawych osób, nie 1000 słuchaczy Vox FM. To może dałbym się przekonać, ale wtedy trzeba byłoby powiedzieć sobie, no dobra, to co damy ludziom z tą reedycją nowego? Co damy album ze zdjęciami, że no to wtedy... Okej, to było 2005, a teraz wyglądam tak. Trzeba by nagrać nową muzykę i dać ludziom coś zajebistego, ponieważ jesteśmy alkopoligami.com i nie myślimy, jak wycisnąć z ludzi dodatkowe, kurwa, 31 zł, tylko myślimy, jak sprawić, żeby oni chcieli nam zapłacić 1 000 000 złotych i żeby czuli, że to i tak jest za mało w stosunku do naszej ciężkiej pracy. Więc... a że 247 jest zespołem nieaktywnym, no to wiesz. Właśnie to też chciałem poruszyć. Flexi B247 zespoły już nieaktywne. Nagrywasz solowo, a czy jest ktoś na polskiej scenie, z kim chciałbyś nagrać pełny album? I pytając, nie wliczają się do tego pytania ludzie z Alko. A co rozumiesz przez polską scenę? Myślisz o muzyce jako całość? Nie, chodzi mi o polski rap. O swoich 12 kumplach? Nie, myślę o polski rap, myślę o mainstreamie, o podziemiu, o wszystkich raperach, których znasz, słuchasz i lubisz. To nie ma takiego rapera. Nie ma takiego. Nie. A ja całe życie czekałem na twoją płytę z PZ-em. Było kiedyś coś w tym temacie działane, czy nic? Polecałbym ci skołować sobie nowe życie. Nie, żarty. Przepraszam się, jestem po roście i dużo takich mam... Aha, i dużo dissów jest. Dużo mam takiej agresji w sobie. Nie, no ja wiem, że ta płyta... Ale naprawdę całe życie czekałeś na taką płytę? No teraz tutaj hiperbolizuję, ale chętnie bym taką płytę posłuchał, bo wszystkie kawałki, jakie słuchałem wasze wspólne, zawsze mi siadały i wydaje mi się, że bylibyście dobrym duetem. No, może tak. A może nie. Nie, no bo nagrałem z Pawłem już jakieś 80 000 zwrotek i takim pomysłem, że no wiesz, to by się sprzedało, albo znajdziesz jeszcze parę osób, które powiedzą, że to będzie na pewno świetny pomysł. No, ale po co? W jakim celu? Co byłoby myślą przewodnią? Tylko takie rzeczy, które sprawiłyby, że to będzie szczere, wypełnione nowatorską energią, niekoniecznie flow, że ja będę, wiesz, kurwa, grał na kobzie i śpiewał od tyłu, a PZ przejdzie na angielski. Nie chodzi mi o to, żeby odpierdalać na siłę, tylko chodzi o to, żebyśmy, wiesz, usiedli przy stole z Pawłem na przykład i wymyślili, to zrobimy taki album, dlatego, że to nam gra w duszy i to naprawdę chcemy przekazać ludziom, a nie, że będziemy starali się jak najlepiej odegrać kawałki z 2005 roku i 2004, w których ty tkwisz na przykład i bardzo dobrze ci się ich słucha. Mi też się nawet ich spoko słucha i wiesz, i postaramy się to zrobić na nowych bitach. To byłoby koniunkturalnym, kurwa, złym pomysłem po prostu. Rozumiem, czyli płyta z PZ-em niestety odpada, pozostają stare kawałki do słuchania. Gdyby to było tak, że PZ dzwoni i mówi, wiesz co, teraz najważniejsza w moim życiu na przykład jest moja córka i chciałbym zrobić płytę, która faktycznie przekazuje te emocje, które są zupełnie inne. No nie, że na przykład jestem teraz, nie wiem, niepewnym ojcem albo nie wiem, pewnym 30-latkiem czy coś, że coś się pozmieniało w jego życiu i to chciałbym przekazać ludziom. Ja bym powiedział mu, że teraz na przykład najważniejszy jest dla mnie, nie wiem, koncert w Opolu i myślę o każdym detalu i czy mikrofon będzie miał czarny kabel, czy kurwa srebrny. I połączmy to w jeden utwór, który, wiesz, spaja twoje zajawki i moje zajawki, ale to tak totalnie szczerze, no nie? Koncept, pomysł, szczery, ale czyli tak i to jest możliwe teoretycznie. Zupełnie nie jest przekreślone, czyli jeśli się pojawi jakaś... Nie, ale jeżeli pytałeś mnie, w ogóle twoje pytanie dotyczyło sceny hip-hopowej, więc ja nie mam takich marzeń związanych ze sceną hip-hopową, ponieważ, i tu mam nadzieję, że mnie zrozumiesz, że nie wejdę na jakiegoś takiego, wiesz, odpierdalacza, tylko, że jak nagrałeś w życiu 1500 utworów z hip-hopowcami, to masz pewien niedosyt. No, rozumiem. Jakby no nie czujesz takiej potrzeby, żeby działać jeszcze dalej w tym. Musimy sobie zrobić przerwę, bo Stasiak nas tutaj wzywa. Nie widziałeś tego. Trzeba zostać dreściarzem mierzony tak Marysy kasełka. Trzeba było zostać cwaniakiem z prawem na bagier za słaby łeba. Trzeba było dusić w zarodku całą wrażliwość już od początku. Sprawdzać czy chomik na siatce puszczony z okna będzie na karce. Czyli palią. To nie byłoby anomalią, tylko mikrofon czułem przez pomyłkę ze świetnych gralią. Wiesz, że nie gadę, rapuję pieśni, ale dres mi rzeźni wyświecone było jeśli wątpliwości Od razu bym skreślił one, biorą się wciśnie, a ciągle się leci. Mimo, dymom, mógłbym się oddawać limo, nabijać komuś swoje imieniu Szymo. Dres do plenia, nie strój na nogach, panna, że mi kupi, a na co pokocha. Marina się dzwoni ze stepek intencjalny, bo na przejściu na wierzch staje się niewidzialny. Czapki najga, białe skary, ślepy na piarski, trzeba było zostać rysiarzem, liczony na kary i szybka serka. Trzeba było zostać cwaniakiem, z prawem na bagnie, czas mamy lekka. Trzeba było dusić zarodku, całą wrażliwość już od początku. Sprawdzać chomik na siatce, szkoły z okna będzie sekundą, to tak jasne, lecą krótko. Zaniawiamy państwo, kwinisz grunto, znać swoje prawa do ogromnych sum, no. Cholery tak uliczone, nie robię się zdążono. Jeszcze popła już takie sprytne, zrobimy już odszyczkę, na nich nie są czyste. Jak nie długo bank, nie patrz to baga, a spłynie od państwa, ja cały dzień łażę trawka. A nie, tu się ugryzę, pójdziemy czasu, że staro już i gra wilkizę. Dyga na hero i kwiaty na parę pięty, bo na nie założyć i nawet nie wyjdę ze skrzynki. Śmiem się, ale trzeba mieć jaja, żeby z taką beztroską trudność przyswajać. Co, zachciało się myśli w kupu chemy, poza na naturę. Trzeba było zostać myślarzem i żony na kary i synka serwka. Trzeba było zostać fajnakiem z prawem na bagnie, czas mamy. Trzeba było dusić zarodku, całą wrażliwość już od początku. Sprawdzać chomik na siatce, szkoły z okna będzie na kawce. Twierdzą, film cokolwiek draj, dziś już nie za późno, zostaje w płonie. Ale jak spytano mnie o składkę na rakiety do Urnisa, takiego dresa to nie kojarzyłem z grą w tenisa. Wyjaśniono mi, że chodzi o przesyłkę do aresztu, ja słuchałem wtedy trybów, kątów, questów. Strachu nie budziły we mnie syreną, zależnione tłem może od baterii do odmena deli. Z boku na ryzyka, manipera woda, wciąż krzywiemy piąco ceny. Punkt widzenia jest rozproszony, oni tam pół zagubili, ja sobie odnaleziony. Na rynku jestem jeszcze krełki przez te literki. Ej, to nie diamenty za czerpi, to naprawdę umie więcej. Wiertarka dla mnie to tylko ani znamu, ani zieli gutki. Boże dresa, to nie ta sama, zapisz ich kuchni. Chciał nauczyć się fachu, ani rozczyszy mi głosy. Trzeba było zostać wysiadem i żony na kary i synka serka. Trzeba było zostać cwaniakiem z prawem na bagnie, lepsza słaby łeba. Trzeba było dusić w zarodku, całą wrażliwość już od początku. Sprawdzać czy chomik na siatce, puszczony z okna będzie na tarce. Opole! Wśród więdnie, miny wokół same nie tęgie, ale nikt ci nie jednie, choćby kibicowało mu całe Wembley. O losie, co z tobą zrobić? Nie da się ciebie pokochać, nie da się ciebie pobić. Stoję sobie z piwkiem i nagle ona, a na sztandarze niesie krzywdę. Szturcha, kurwa, mówię spójrz na ludzi wokół siebie, zanim wturlasz się. Moja kurtka jest cała mokra, lecz w napędzie bzdury włącza się turbo i słyszę: kogo nazywasz kurwą? Słuchaj, to był tylko przecinek, czyli lecz równie dobrze mógłbym do niej mówić w Swahili. Mój brat cię dojedzie, moje ziomki dom spalą. Kolejny melanż z głupią gresiarą. Zaraz, to wszystkich znajoma stara. Głupia spięta dresiara. Wolę nie mówić jej cześć, lecz chętnie powiem nara. Głupia spięta dresiara. Szkodnik na domówkach, w klubach i w barach. Głupia spięta dresiara. Ściągnij sobie och Karol, zobacz co mówi tarot, ale nie przychodź do mnie dresiaro, że to nie kwestia stroju, to sprawa znana. Są hipsterzyce, w których chłopak dresiara tańczy kankana. Kompleksy mamy wszyscy, żyjemy pod presją, ale głupia dresiara, kompleksy lecz agresją. Kobiety piesją, kocham kobiety wieszczą, żeby być chudolesjanką, puszystą czeszką. Z piętej dresiary nie zrobisz robisz kumpla, wciąż myśli o intrygach, kiedy go wyciąga na korzeniach rozsądku. Panna jest złą, mówiąc sam ten koleżka, ponoć nie mał twoją lubę. Nagle goście się leją, ona w centrum uwagi dzwoni, po pogodowie piszą: jest on krwawy, zaraz. Nas to wszystkich znają, ma stara głupia spięta trysiara. Wolę nie mówić cześć, lecz chętnie powiem nara. Głupia spięta trysiara. Szkodnik na domówkach, w klubach i w barach. Głupia spięta drysiana. Ciągnij sobie od Karol, zobacz co mówi tarot, ale nie przychodź do mnie drysiaro. Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba drysiara. Zapomniałem o suchych drysiarach, co robiłam paras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar przywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale awry, żyj i daj żyć innym. Daj nam co? Mamy wszystkie przytulić jak one nie chcą. Ja nie chcę ich tapet na koszuli. Nie bądź chłopem, dość do łazu. Stara, stara, co wszystkich stają, a stara głupia, świetna drysiara. Nie mówicie coś, to świetnie to wypara. Głupia, świetna drysiara. Szkolnika domówka, szkoda i para. Głupia, świetna drysiara. Szokij sobie od Karol, zobacz co mówi Karol dalej. Przychodź do mnie drysiaro. Głośny? Tak. Zaraz, zaraz, u wszystkich znajomych stara. Głupia, spięta drysiara. Nie mówicie cześć, to świetny bornara. Głupia, spięta drysiara. Szkodnik na domówkach, w klubach i w barach. Głupia, spięta drysiara. Szkodnik sobie o Karol, zobacz co mówi Daro dalej. Nie przychodź do mnie drysiaro. Dziękujemy!